Zatem popatrzmy na zasady wyzwania Pawła. Oto jak będzie wyglądało wyzwanie Pawła. W studio znajduje się przezroczysta szklana ściana, na której narysowany jest kwadrat składający się z 81 pustych kul. Następnie odbędzie się losowanie jednej liczby trzycyfrowej. Paweł, nie widząc kwadratu, będzie musiał podać takie liczby, których suma w każdym rzędzie, kolumnie oraz po przekątnych będzie równa wylosowanej trzycyfrowej liczbie. Zadanie zostanie zaliczone, jeśli Paweł prawidłowo wypełni kwadrat i żadna z liczb w kwadracie się nie powtórzy. Niesamowita trudność w wyzwaniu Pawła. Wypełniałeś takie kwadraty magiczne? Nie. Na pewno nie tych rozmiarów. Tutaj pierwszy raz podejmuję takie wyzwanie. Jeszcze bez patrzenia. Jezusicko, to możliwe w ogóle jest? Brzmi niewykonalnie. W takim razie wylosujmy trzycyfrową liczbę, która będzie sumą poszczególnych rzędów, kolumn oraz dwóch przekątnych magicznego kwadratu. Kto chciałby uczestniczyć w wyzwaniu? Może pierwszy rząd, mamy tutaj taką specjalną maszynę losującą. Wystarczy pociągnąć za dźwignię i zaraz wszystko będzie jasne. Wylosowana liczba to 759. A teraz ja będę wypełniał magiczny kwadrat. Trzymam kciuki, boję się. Paweł, jesteś gotowy? Jestem gotowy. Bardzo proszę. A1. 37. A2. 48. A3. 59. A4. 265. A5. 81. A6. 197. A7. 13. A8. 24. A9. 35. B1. B6, B2, 38, B3, 244, B4, 60, B5, 71, B6, 73, B7, 198, B8, 14, B9, 25, C1. C6. C2. 223. C3. 39. C4. 50. C5, 61, C6, 72, C7, 74, C8, 15. Nie, przepraszam. Momencik. C8, 199. C9, 15. D1, 211. D2, 27. D3, 29. D4, 40. D5, 51. D6, 62. D7, 64. D8, 75. D9, 200. Niezły koleś jest. E1, 6. E2, 17.
E3, 19. E4. E5, 431, E6, 52, E7, 63, E8, 65, E9, 76, F1, 272, F2, 7, F3, 18, F4, 20, F5, 31, F6, 42, F7, 53, F8, 55, F9, 261. G1, 67, G2, 273, G3, 8, G4, 10, G5, 21, G6, 32, G7, 43, G8, 249, G9, 56. Niewiarygodne. H1, 57. H2, 68. H3, 274. H4, 9. H5, 11. H6, 22. H7, 228, H9, 44, H8, 44, H9, 46. Mała się denerwuje. I1, 47, I2, 58, I3, 69. I4, 275, I5, 1, I6, 207, I7, 23, I8, 34, I9, 45. W ten sposób mamy wypełniony cały magiczny kwadrat. Sprawdziliśmy i rzeczywiście żadna z liczb w magicznym kwadracie się nie powtarza. Dobre. ...759 to suma, którą Paweł miał uzyskać w każdej kolumnie, w każdym rzędzie i po przekątnych. I tu uwaga! Po dodaniu tych liczb... ...wynik tego dodawania to... 759! Niesamowity! Zapraszam, Paweł! Paweł!
udało się. Wielkie gratulacje. To jest magiczny kwadrat, to jest magiczny Paweł. Do tej pory Mariusz zawsze mówił, że coś on nie ogarnia, czegoś nie ogarnia. Teraz my wszyscy chyba możemy powiedzieć, że my tego kompletnie nie ogarniamy. Nie dość, że to jest abstrakcyjne zadanie, to jeszcze w dodatku wszystko się odbywa tylko i wyłącznie w pana głowie. Pan musiał pamiętać, gdzie co się znajduje i liczyć też w pamięci. To jest zdumiewające.